Dzień dobry, Aneta 1972. Nie zadałaś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla Ciebie w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy to będzie Twoja przeszłość, być może nawet poprzednie wcielenia, a mają one istotny wpływ na Twoją teraźniejszość. Gdy przychodziłaś do tego życia, była jakaś sprawa, która Ciebie do niego przyciągnęła. Jakaś sprawa, która uciekała od Ciebie, a Ty za nią goniłaś. Biblioteka Akaszy w pozycji odwróconej świadczy o wielkim bałaganie w tej bibliotece. Książki zleciały z półek, trzeba je uporządkować, ale Ty, która wcześniej miałaś możliwość kreacji swoich przyszłych doświadczeń w rzeczywistości, utraciłaś je. To jest tak, jakbyś w tych światach wyższych, w których byłaś wcześniej, miałaś te zdolności, potem za jakąś sprawą zeszłaś do tego świata i zauważyłaś, że tracisz możliwości kreacji rzeczywistości. Ale zaadaptowałaś się do obecnych warunków i wyruszyłaś w przepiękną, daleką drogę, czegoś szukając, na coś bardzo daleko spoglądając. Archanioł Michał, boski posłaniec, potężna siła, potężny opiekun, czyli odczuwasz jego brak. Płynęłaś szukając go. Ten twój wielki opiekun był tą sprawą, dla której przyszłaś do tego świata. To jest podstawa piramidy, która utrzymuje teraźniejszość. A w okresie teraźniejszym przyszło uderzenie karmy. Energie nagromadzone w poprzednich życiach uderzyły w ciebie, byś stanęła im naprzeciw i pracowała z nimi. Powiedziałem o energiach, a w sercu piramidy, głównym przekazie Twojej duszy dla Ciebie jest królowa sił. Ty jesteś królową sił tylko w pozycji odwróconej. Więc ten strumień energii z poprzednich wcieleń był tak silny, że całkowicie zburzył harmonię, równowagę sił, którą wcześniej miałaś. Zauważ, że ta królowa utrzymuje pozycję Słońca, Księżyca. Taj, dzień i noc, wszystko jest poukładane w czystej harmonii, ale ta karma tak wpłynęła na ciebie, że to się wszystko rozstroiło. Te energie pewnie zharmonizujesz. Na to musisz tu i teraz zwrócić szczególną uwagę. A kolejna karta, która za nią stoi, to mistrz artystów, ale w tej lepszej pozycji odwróconej. Czyli to jest ktoś, kto już coś stworzył. Teraz rzeczywistość, społeczeństwo docenia jego pracę, dzięki czemu jest za nią wynagradzany. Szczyt piramidy to lato, czas potężnej energii, ciężkiej pracy, która przynosi owoce, ale także lato mówi o tym, że to jest czas działań. Robisz wszystko, na co masz ochotę, czego pragniesz. To jest Twoja przyszłość i ona wynika z karty odwróconego mistrza artystów, czyli Ty masz możliwości finansowe i każde inne, by po prostu realizować w przyszłości swoje cele. Więc Aneta, jedyne, na co musisz zwrócić uwagę, to właśnie kwestia energii. Wyrównanie tych przepływów, powrót do harmonii, to będzie naprawienie Twojej karmy, która w Ciebie uderzyła. Jak to zrobisz? Potem rzeczywistość już tylko będzie Ciebie za to wynagradzać, a Ty, wolna od balastów, od karmy, będziesz realizować, co tylko zapragniesz w tym życiu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.